Zadanie będzie z cukierkami, więc zjedzmy jednego na początek. To lato jest zarąbiste. Cukierki same się rozpływają. Zadanie. W każdej z dwóch torebek znajdują się 32 cukierki. 17 pomarańczowych, 10 jabłkowych i 5 truskawkowych. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Do pierwszej torebki należy dołożyć, no właśnie, 3 czy 4 cukierki truskawkowe, aby wszystkie znajdujące się w niej cukierki truskawkowe stanowiły 25% wszystkich cukierków w tej torebce. Zadanie zrobimy na podstawie takiej tabelki. W punkcie A dokładamy 3 cukierki do 5 cukierków truskawkowych. 5 i 3 to jest razem 8 cukierków truskawkowych po dołożeniu. Ilość wszystkich cukierków wzrośnie nam również o 3. 32 plus 3 to mamy 35. W punkcie B podobnie. Do czwórki dodajemy 5 cukierków truskawkowych, więc łącznie będziemy mieć 9 cukierków truskawkowych. Ilość wszystkich cukierków z 32 zwiększa się do 36, ponieważ 32 plus 4 to mamy 36. Zauważamy, że w punkcie B otrzymaliśmy ułamek 9/36. Jest to ułamek skracalny. Skracamy to na 9, mamy 1/4, a 1/4 to przecież 25%. I w tym momencie możemy zaznaczyć odpowiedź B jako prawdziwą. Przechodzimy do drugiego zdania. Liczba cukierków pomarańczowych, które należy wyjąć z drugiej torebki, aby wśród pozostałych w niej cukierków było 40% pomarańczowych, jest w punkcie C mniejsza niż 5 i w punkcie D większa niż 5. Zastanówmy się, jakim ułamkiem wszystkich cukierków będą cukierki pomarańczowe, gdy wyjmiemy, no właśnie, dokładnie piątkę, czyli tę liczbę graniczną w naszym zadaniu. Więc od 17 cukierków pomarańczowych odejmujemy 5 cukierków pomarańczowych, otrzymujemy 12 cukierków pomarańczowych. A liczba wszystkich cukierków również zmaleje nam o 5. 32 minus 5, ponieważ 5 wyjmujemy, otrzymujemy 27 cukierków. I zauważmy, jaki to jest ułamek. Da się on skrócić na 3. To jest 4/9. I najlepiej by było podzielić pisemnie albo na kalkulatorze 4/9 i dany ułamek pomnożyć razy 100%. I wtedy byśmy stwierdzili, czy jest to wartość większa czy mniejsza od 40%. Ale wolałbym tutaj nie korzystać z kalkulatora, ponieważ jest to egzamin ósmoklasisty. Również dzielenie pisemne niekoniecznie będzie przyjemne. To zadanie zrobimy na podstawie szacowania. Zauważmy, że tutaj mamy 40%. 40% to inaczej 4/10. I widzimy, że są takie same liczniki, a tu jest większy mianownik. I który ułamek jest większy? Z lewej czy z prawej strony? Przypomnijmy, jak porównujemy takie ułamki. Gdybyś 4 pizze podzielił na 9 osób, a tutaj 4 pizze podzielił na 10 osób, to z lewej strony będą większe kawałki. Lepiej być wśród tych 9 osób, które jedzą te 4 pizze, niż wśród 10 osób, które jedzą te 4 pizze. Więc ten ułamek jest większy. Teraz przeczytajmy ponownie jeszcze drugie zdanie. Liczba cukierków pomarańczowych, które należy wyjąć z drugiej torebki, aby wśród pozostałych w niej cukierków było 40% pomarańczowych, jest. No właśnie, jeżeli wyjmiemy 5 cukierków pomarańczowych, to zawartość cukierków pomarańczowych będzie większa niż 40%. Więc musimy wyjąć więcej niż 5 cukierków, aby zawartość procentowa tych cukierków była równa 40%. Dlatego zaznaczamy odpowiedź D.
Więcej zadań i testów na matwiz24.pl. Jeśli Ci pomogłem, daj suba i łapkę.